Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie. Nazywamy się Wyrąb Lasu. Rąbiemy las. Równo. Jesteśmy grupą poetycką. I bardzo nas cieszy, że możemy występować przed innym gatunkiem, inną grupą gatunkową, mam nadzieję, że jesteście w stanie na chwilę odrzucić swój szowinizm gatunkowy i wsłuchać się w poezję prawdziwą. Teraz wystąpi mowa. To jest tytuł wiersza. Jestem odstrzeliwany bardzo często. To jest taki problem. Ja mam taki dla was wiersz o odstrzeliwaniu. Poddaję się. Podnoszę swoje łapki. Zgwałcie mnie. Albo wsadź mnie do klatki. Tylko nie strzelam. Tylko nie strzelam. Chcę kochać się z drzewem. Chcę mazać łapką po niebie. Myśleć o moim istnieniu. Moczyć nogi w strumieniu. Chcę kochać się z drzewem i mazać łapką po niebie, tak? Nie. Żądam,
Siadam, żeby zdelikalizować wojnę. Żądam, żeby wziąć i rozebrać każdą bombę. Chcę kochać dziewę i mazać łapką po niebie. Rozumiecie to wszystko? Dziękuję bardzo. Czas nagli. I mam w zasadzie do wyboru. Dla Państwa, bo jakby mam dwa wiersze, przyniosłem, ale czas nagli, już to mówiłem, i opowiem jeden z nich, tylko musicie wybrać który. Jeden nazywa się Psie, a drugi Człowieku. Psie. To jest takie tam nawiązanie do takiego poety z gatunku Homo sapiens, ale mówię, psie. Wilk wilkowi człowiekiem, a ty się nie daj zczłowieczyć, psie.